Dzień dobry Państwu, Małgorzata Małkowska, zapraszam na program Na Tapecie. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Wizyta prezydenta RP w Lubaniu udała się? Udała się. Pewnym pokłosiem tej wizyty są odbywane przeze mnie w tym tygodniu spotkania z panem wojewodą. Pierwsze miało miejsce w poniedziałek, teraz w piątek jedziemy ponownie. Między innymi rozmawiać o wsparciu lokalnych dróg, inwestycji lokalnych dróg oraz o Krajowej 30, czyli ten temat, który jest bardzo istotny z punktu widzenia interesów miasta i mam nadzieję, że te rozmowy będą pewnym krokiem milowym, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego palącego problemu. Czyli takie wizyty to nie tylko prestiż, ale też można coś na tym, brzydko mówiąc, ugrać. Oczywiście te dwie rzeczy należy łączyć. To jest prestiż, dlatego że to pierwszy prezydent urzędujący, który przybył podczas urzędowania do miasta Lubania i spotkał się zarówno z przedstawicielami samorządów, różnych organizacji społeczno-gospodarczych w naszym mieście, jak i z mieszkańcami. Wiemy, że frekwencja była wysoka, a zatem zainteresowanie tym spotkaniem było duże i to też otoczenie prezydenta zauważyło. A przy okazji można było porozmawiać z różnymi osobami, parlamentarzystami czy właśnie panem wojewodą na temat palących problemów i umówić się na konkretne spotkania. I to jest ten konkret, który można powiedzieć wynika właśnie z obecności pana prezydenta w Lubaniu. Prezydentowi coś spodobało się w Lubaniu, na coś zwrócił uwagę w rozmowach takich luźniejszych może? No, dał temu wyraz jakby w pierwszych słowach swojego przemówienia, że mieszkańcy Lubania mogą być dumni ze swojego miasta, z tego co zbudowaliśmy w ciągu 28 lat samorządności. Bo to budowaliśmy od tak naprawdę 28 lat, czyli od momentu, kiedy pojawił się odrodzony samorząd. Ja miałem okazję chwilę porozmawiać z panem prezydentem, też między innymi powiedzieć mu, co zostało zrobione, tak w bardzo dużym skrócie, a co nie. No i tutaj trzeba powiedzieć, że no ze strony pana prezydenta było dobre słowo na temat tego, jak się gospodarzyliśmy tutaj na miejscu jako samorząd, jako wspólnota samorządowa przez te 28 lat, bo załatwiliśmy sporo rzeczy. Szanowni Państwo, tutaj może tylko powiem to, co niezauważalne, ale naprawdę nie mamy kłopotów z dostawami wody, z odbiorem ścieków, z odbiorem nieczystości stałych. Stale jakby rozbudowywana jest sieć ciepłownicza. Coś, co jest podstawą funkcjonowania każdej społeczności lokalnej, u nas jest zabezpieczone i nie szwankuje. A wiemy, że różnie z tym bywa, czy u sąsiadów, czy w całej Polsce. Nie ze względu na to, że nie były wykonywane prace, ale po prostu to jest bardzo kosztowne. I aby dojść do takiej pozycji, jaką ma dzisiaj Lubań, trzeba było wydać sporą ilość pieniędzy zarówno po stronie spółek, jak i po stronie miasta. To nie są spektakularne inwestycje, ale widzimy, że niezwykle potrzebne i dające ten efekt w postaci bezpieczeństwa mieszkańców co do mediów, czy do jako szeroko pojętej gospodarki komunalnej. Trzeba było to dobrze zaplanować, prawda? Oczywiście. No i o tym właśnie gospodarzeniu, szczególnie przez ostatnie 4 lata, dzisiaj też porozmawiamy. Tak na początek może, jak pan myśli, ile niespodzianek jeszcze kryje Lubań, bo co wykop, to nie wybuch z czasów II wojny światowej. No tutaj nie jestem w stanie przewidzieć tego, ale wiemy o tym, że Lubań miał to nieszczęście być dwukrotnie zdobywany przez Armię Czerwoną, że był w pewnym momencie bardzo mocno broniony przez żołnierzy III Rzeszy, czyli przez hitlerowskie Niemcy i na pewno saperzy po wojnie bardzo dużą połać miasta wyczyścili, ale jak widać nie udało się wyczyścić wszystkiego. No myślę, że jednak niestety tych niespodzianek w ziemi jest jeszcze trochę. One wychodzą przy okazji różnych prowadzonych prac. Na szczęście działają procedury w tym przypadku, czyli w odpowiednim momencie takie przypadki są zgłaszane służbom kryzysowym. No i jest reakcja. Czyli te ekipy, które się biorą za wykopy, mają to na uwadze, że coś tam może być? Na pewno. Przy czym w większości przypadków są to oczywiście ekipy związane z naszymi lubańskimi spółkami, a tam procedury są na pewno przestrzegane. Pana 4-letnia kadencja, ta, która się właśnie kończy, udana?
Znaczy tak, gdybym powiedział, że się udało wykonać 100% planu, to bym skłamał. Ale nigdy nie jest tak, że uda się wykonać 100% planu. Ale mogę podsumować ją jako kadencję dobrą, jako kadencję aktywną. Kadencję, która daje równomierny rozwój miasta. Nie jestem w stanie zgodzić się, że zadbaliśmy tylko o centrum miasta. Przeczą temu fakty, również i obrzeża były dostrzegane. Staramy się rozwijać miasto. Mówię ja jako burmistrz i ta grupa, która wspiera mnie w Radzie w sposób bardzo zrównoważony. Zanim przejdziemy do tego, co się udało, to może o tym, co się nie udało. Co to jest? To jest Kamienna Góra i basen przede wszystkim? To znaczy ja przypomnę może, że jeszcze podczas pierwszej kadencji, kiedy zapoznałem się z dokumentami, które w urzędzie pozostały, stwierdziłem, że remont basenu, który przez poprzednika był anonsowany, został tak naprawdę, powiedziałbym, ukręcony przez właśnie mojego poprzednika decyzjami, które zostały podjęte w roku 2009 i 2010, a to była decyzja między innymi o niepodpisanie umowy na dofinansowanie. Później to w kampanii wyborczej roku 2014 wyszło, bo nawet sam komitet, który ze mną rywalizował, przyznał się, że no, takie wydarzenia miały miejsce. Mówiłem też podczas pierwszej kadencji, że samorządu na dzień dzisiejszy nie stać, aby odbudować basen i tą infrastrukturę, bo gdybyśmy to zrobili, to byśmy po prostu na długie lata w ogóle zatrzymali jakiekolwiek inwestycje pozostałe w naszym mieście, bo wybudować za ogromne pieniądze oczywiście można, ale proszę pamiętać o tym, że później jest jeszcze kwestia utrzymania tej infrastruktury. A z tych wszystkich, powiedziałbym, szacunków, którymi dysponowaliśmy, wiemy, że to byłyby ogromne pieniądze. Niech będzie to na przykład 1,5 miliona złotych, które trzeba co roku jakby dokładać do tego, żeby ten basen czy też ta infrastruktura funkcjonowała. Za te 1,5 miliona złotych naprawdę w mieście można zrobić dużo więcej i załatwić teraz palące potrzeby. Ale był inny pomysł. Był pomysł na między innymi taki wodny plac zabaw, który powstaje. Nastąpiła tylko korekta, czyli znowu przemyśleliśmy kwestię późniejszego dozoru, bezpieczeństwa tych urządzeń, które byłyby tam zamontowane. Wiemy, że basen na Kamiennej Górze jest położony peryferyjnie i byłby potrzebny 24-godzinny dozór kilkunastu osób wraz z kamerami, z samym tym systemem, który tam funkcjonuje. Trzeba byłoby przebudować całą stację dostarczania i odprowadzania wody, oczywiście oczyszczania ścieków. To mnożyło kolejne koszty. Uznaliśmy wspólnie z moimi współpracownikami, zarówno po tej stronie Rady, jak i po stronie Urzędu, czyli współpracownikami z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, że tego samego rodzaju instalacje możemy po prostu zbudować w miejscu, które jest po pierwsze bardziej centralnie położone, łatwiejszy jest do niej dostęp, większa ilość dzieci będzie mogła z tego skorzystać, a przy okazji łatwiej jest też i tym majątkiem zarządzać, bo to znajdować się będzie przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i przy Szkole Podstawowej numer 2. A wraz z przeniesieniem tego wodnego placu zabaw z, powiedziałbym, Kamiennej Góry tutaj na ulicę Różaną, pomyśleliśmy o szerszym zagospodarowaniu przyległego terenu. Stąd pomysł między innymi na realizację boiska zapasowego, późniejszy remont płyty głównej boiska przy ulicy Ludowej wraz z budową bieżni, z budową również miejsc siedzących dla widzów, czyli trybun. No i ta strefa otwartej aktywności, która ma powstać za Młynówką w stronę rzeki Kwisy, gdzie mają znajdować się i place zabaw, i siłownie, i parking, droga dojazdowa do boisk, a później taka mini plaża ze strefą grill. Ale to w 2019 będzie zamknięty ten temat? To jest plan na kilka lat. My dziś realizujemy budowę boiska zapasowego. My dziś już będziemy realizować budowę wodnego placu zabaw. Nam nie udało się tego zrobić w tym roku ze względu na to, że po prostu przetargi, które były ogłoszone albo nie znajdowały zainteresowania po stronie wykonawców, bo mieli już zamknięty portfel zamówień, albo ceny, które nam proponowano, były zbyt wysokie. Teraz ten przetarg ostatni został przeze mnie zaakceptowany, zostały wyjaśnione pewne rzeczy, które nas nurtowały podczas, powiedziałbym, wertowania tych materiałów przetargowych.
I podjęliśmy decyzję jako samorząd, aby tą inwestycję realizować. Wierzę, że do czerwca będzie ona już gotowa i będzie cieszyć tych najmłodszych oraz rodziców, bo to będzie naprawdę bardzo kolorowe i bardzo radosne miejsce. No, została nam do rozstrzygnięcia jeszcze kwestia kładki łączącej jakby te dwa miejsca, czyli wodny plac zabaw i tą przyszłą strefę otwartej aktywności, ale myślę, że przetarg w tym roku jeszcze rozstrzygniemy i już będzie to można kompleksowo rozwiązać. Ale tak jak mówię, jest to plan na lata, czyli to nie jest tak, że w roku 2019 mamy zamknięte wszystko. Sądzę, że najpóźniej będzie to rok 2022, a najwcześniej rok 2021. A jeszcze o rewitalizacji, może krótko o rewitalizacji Kamiennej Góry, bo było to owiane taką lekką tajemnicą, tam się miało coś dziać, nie wiadomo do końca co, ale coś dobrego. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o Kamienną Górę, to my te 4 lata nie przespaliśmy, tylko przygotowywaliśmy po pierwsze odpowiednią dokumentację planistyczną. To trwa. Czyli trzeba było na pewno dokonać pewnego podsumowania, jakimi terenami dysponujemy, jakie tereny nadają się pod na przykład inwestycje rekreacyjne, jakie pod bardziej gospodarcze. I ten etap jest zakończony. Leśne. I ten etap już został zakończony. Zrobiliśmy również w ciągu tych 4 lat taką, trudno mi znaleźć słowa, ale po prostu przeglądaliśmy cały stan drzewostanu, który taka znajduje się. Taką inwentaryzację właśnie, dziękuję za podpowiedź. Inwentaryzację tego drzewostanu. Wiemy, że ten drzewostan częściowo jest po prostu samosiejkami dzikimi. Część drzewostanu, która objęta jest ochroną środowiska, ochroną jako pomnik przyrody, należy wypielęgnować. Część tego drzewostanu jest po prostu chora i należy wyciąć ten drzewostan i zastąpić nowymi nasadzeniami. I między innymi ten rok już te pierwsze prace pod tym kątem przyniósł. Ja tylko jeszcze podpowiem, że w tym roku zleciliśmy 3 projekty na Kamienną Górę, jeżeli chodzi o wykonanie alejek, jeżeli chodzi o wykonanie alejek z taką tak zwaną infrastrukturą towarzyszącą, czyli rozstawienie ławeczek, ewentualnie zrobienie jakiś pergol i tak dalej, dokumentację zleciliśmy na wykonanie oświetlenia. I to zrobiliśmy jako całą Kamienną Górę globalnie i również w porozumieniu z przedstawicielami Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Kwisa, czyli takimi sympatykami kolarstwa, również opracowaliśmy przebieg dwóch tras na Kamiennej Górze, dwóch tras rowerowych. Nie chcę nazywać tego pump trackiem, bo to wcale tak nie jest, ale no, to jest dla tych, którzy nie tylko po płaskim chcą pojeździć, ale skok również... Skok też będzie można wykonać. Małe skoki na pewno będzie można wykonać, więc to jest jakby... Czyli temat Kamiennej konkret. Góry nie jest zapomniany. Nie, no jeszcze przypomnę, że są i nie jest sprawa... powoli wyprzedawana, bo takie I też się pojawiły głosy. Za chwileczkę głosy. Do tego się odniosę. Jest tak, że też chcemy w przyszłym roku rozbudować korty, które przylegają do Kamiennej Góry, zbudować tam cały taki kompleks właśnie tenisowy. No i pamiętajmy o tym, że w tym roku mieliśmy również penetrację sztolni. Potwierdziła się długość tych sztolni, potwierdziła się ich obecność i na pewno ta kwestia nie zostanie zapomniana. Co do zaś wyprzedaży, o której pani wspomniała, no trudno drugi raz wyprzedawać coś, co jest już w rękach prywatnych od kilkunastu lat. Więc no tutaj chcę powiedzieć, że rozsiewane kłamstwo jest kłamstwem. Ten teren już dawno ma swojego właściciela, już dawno ma swój podział. My tylko poprzez przystępowanie do zmiany planu chcemy jakby zadośćuczynić właścicielowi, aby mógł on zagospodarować rujnujący się hotel, bo lepsze jest dla nas powstanie tam budynku wielorodzinnego niż ta, powiedziałbym, w pewnym sensie już trwała ruina, która od lat stoi. Dobrze, zamknijmy temat Kamiennej Góry. Jeśli dane byłoby panu kontynuować to, co robi pan w Lubaniu przez kolejne 4 czy 5 lat, jaki to będzie kierunek w Lubaniu?
Tutaj żadnej rewolucji nie będzie. Jako urzędujący burmistrz z pewnym pomysłem na przyszłość no, nie wykonam wolty o 180%, tylko będę kontynuował to, co zostało rozpoczęte 8 czy 4 lata temu, a co też ma swoje odzwierciedlenie w przyjętych przez Radę programach, między innymi w strategii rozwoju miasta na kolejne lata. Priorytety zawarte są tak naprawdę na stronie facebookowej, a za chwileczkę na stronie internetowej Komitetu Lubań 2018 Razem, w takiej zakładce 5x5, tak w skrócie. No to już właśnie powiedzmy mieszkańcom, co najważniejszego dla Pana. Co najważniejsze, znaczy hasłowo, bo czasu jest, jak sądzę, bardzo mało. Hasłowo, czyli kontynuacja na pewno tej strefy rekreacyjno-sportowej rozpoczęta przy ulicy Różanej. Dalsza kontynuacja, znaczy inaczej, no dalsza, kontynuacja remontów dróg i przebudowy dróg. W tym roku, który przed nami, 2019, my już posiadamy dokumentację na ulicę Mostową, my posiadamy już dokumentację techniczną na remont i przebudowę Grunwaldzkiej, Tkackiej i części ulicy Granicznej. Rozpoczynamy projektowanie przebudowy ulicy Głównej. Wiemy również, że oczywiście w miarę upływania kolejnych miesięcy jakby te potrzeby będziemy w pewnym sensie określać na przyszłe lata, bo budują się nowe osiedla, gdzie potrzebny już jest dobry dojazd do domostw, a wiemy też, że bardzo wiele dróg jeszcze w Lubaniu, pomimo tego, że od 8 lat to remontujemy i zostało wyremontowanych ponad 26 dróg. To jest bardzo dużo, jak na, powiedziałbym, miasto i jego wydatki. No, trzeba będzie remontować kolejne. Będziemy na pewno kontynuować remonty na Księginkach i również będziemy wychodzić na te obrzeża, które tego wymagają. To jest, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Moim takim celem jest również jak największe uporządkowanie przestrzeni publicznej. My to zrobiliśmy dotychczas poprzez między innymi rewitalizację skweru przy Wieży Brackiej, poprzez oczyszczenie i rozpoczęcie takiej budowy, nazywam to plantami, przy Siekierce, przy ulicy Staszica, ale jeszcze docelowo chcielibyśmy podobną rewitalizację zrobić w parku tutaj przy ulicy Podwale, przy ulicy Łużyckiej i przy ulicy Zgorzeleckiej. Ja przypomnę, że też zrewitalizowaliśmy okolice ratusza poprzez budowę parkingu na ulicy Piramowicza. Również po części już rewitalizujemy tą taką bardzo zaniedbaną część naszego miasta. A pomysły na kolejne parkingi są? Pomysł na kolejny parking w centrum jest na razie oczywisty. W momencie, kiedy ZGIUK przeniesie swoją bazę po skończeniu tej dużej inwestycji, którą realizuje w tym roku i którą będzie jeszcze kontynuował w roku przyszłym, no w sposób naturalny powstaje miejsce, które może być parkingiem dla wszystkich. Ponadto cały czas dbałość o to, co bardzo istotne z punktu widzenia miasta, czyli budowa tego społeczeństwa obywatelskiego, między innymi poprzez wspieranie stowarzyszeń, poprzez małe granty, które w tym roku jakby były pod hasłem Lubań dla Niepodległej, a które chcemy kontynuować pod hasłem Lubań dla wspólnych spotkań, bo tak naprawdę to te stowarzyszenia najlepiej wiedzą, w jaki sposób chcą wolny czas spędzać, w jaki sposób przyciągnąć swoich sympatyków i pozyskać potencjalnie nowych, czyli również ta aktywność społeczna, która była jakby dotychczas. Chce Pan więcej rozmawiać z mieszkańcami, czy tych rozmów jest wystarczająco już dziś? Ja powiem w ten sposób. Ja przez 4 lata tej kadencji prowadzę dialog z mieszkańcami, bo to nie jest tak, że ja siedzę w urzędzie, tylko po prostu często wychodzę, spotykam się z tymi mieszkańcami przy różnych okazjach, nie tylko oficjalnych, ale i nieoficjalnych, i jest to dla mnie, powiedziałbym, też takie źródło inspiracji do działań, bo mieszkańcy zgłaszają swoje wnioski w ten sposób, wyrażają swoje niezadowolenie lub zadowolenie i to jest taki normalny dialog. Oczywiście są też takie naturalne, powiedziałbym, spotkania tutaj w urzędzie, kiedy przychodzi dana osoba ze swoim problemem,
i podczas takiego spotkania ten problem przedstawia. Ponadto zostają jeszcze komunikatory, bez których dziś sobie trudno wyobrazić, powiedziałbym, funkcjonowanie. Niektórzy sobie wyobrażają. Facebook czy strony internetowe różnej maści. Czyli jako taki nowoczesny burmistrz. Można się z panem porozumieć przez Facebook? Można, oczywiście. Pisze pan, a nie jakiś asystent? Nie. To komputer? Tutaj muszę powiedzieć, że za każdym razem jest to żywa osoba w mojej osobie, czyli Arkadiusz Słowiński. Oczywiście nie na każde pytanie jestem w stanie odpowiedzieć zgłoszone na przykład na różnych forach, ale na pewno jeżeli jest to zgłoszone poprzez Messengera czy poprzez te wiadomości prywatne przez Facebooka, to sprawę zapisuję i staram się jakby sprawę dalej przekazać odpowiednim strukturom, żeby została ona załatwiona. Wiele rzeczy w ten sposób zostało właśnie załatwionych i tym mogę się teraz pochwalić, aczkolwiek na co dzień się nie chwalę, no bo to jest naturalny sposób komunikowania się ze mną, jeżeli chodzi o mój urząd. I na tym dzisiaj zakończmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Również dziękuję państwu. I do zobaczenia. Do zobaczenia.